będziemy się integrować między pokoleniami. Zgłosiło się więcej rodziców, ale niestety nie dotarli do nas, także dziękujemy tym mamie, która przyszła i dziękujemy jednej babci, która jednocześnie jest naszym gościem oficjalnym, jest panią, jest radną Rady Miasta w Lubsku, pani Zofia Głogowska, także jest tutaj, reprezentuje tutaj naszą władzę lokalną, tak? Będzie poznawała nasze tutaj zwyczaje, tradycje, to jak spędzamy czas wolny. I celem tego spotkania jest właśnie pokazanie dzieciom, że przy komputerze i w internecie można spędzać czas informacji. Tutaj możecie sprawdzić, czy wasze nazwisko występuje często w Polsce. Rodzinnych i robiono to z bardzo określonych powodów. Wy najczęściej z drzewem genealogicznym kiedy się spotykacie? Na lekcji? Historii, przy okazji omawiania czego? Wojny, zależności. Czego? Zależności w rodzinach królewskich. Bardzo ważne było to, kto kim jest w rodzinie królewskiej, bo zależało od tego, kto będzie zasiadał na tronie. Dlatego w historii genealogia zajmuje bardzo ważną rolę. Teraz słuchajcie, na tych kartkach, na których sobie zapisaliście hasło do tego właśnie portalu, pilnujcie tego hasła, ponieważ ten portal zostanie, to wasze drzewo zostanie zapisane na tym właśnie portalu i w każdej chwili, kiedy macie dostęp do internetu, w domu, w szkole, w świetlicy, możecie na to swoje drzewo wejść i je uzupełniać, tak? To jest grający Nikodem, a ja jestem wrażliwa Julita. To jest wrażliwa Julita, a ja jestem inteligentna. Bardzo ciekawe, bardzo miło nam było tutaj gości. Dziękujemy za zaproszenie, za wspólnie spędzony, pożytecznie czas. Naprawdę bardzo cenna nauka, to dla dzieci taka lekcja historii i bardzo mile spędzamy wtedy razem czas. Dziękuję. Bardzo mile spędziliśmy czas w ogóle tu w takim towarzystwie. Tak, dziękuję.